Pani dyrektor, możemy na wycieczkę do katakumb, do Paryża? Pani dyrektor, mamy katakumby w pracy. Katakumby w pracy. Tam jeszcze nie byłam. Trochę się boję. Okej, poprawiłam łańcuch, bo coś mi nie siedział i teraz chyba wygląda lepiej. Nie wiem. Jest chyba dobrze, jak to mój tato mówił, strzelać nie kazano. Wyobraźcie sobie, że nie chciał mnie nawet dotknąć, a gdy tylko zdjęłam spodnie, to się od razu na nich usadził. Mordo, wiem, że mnie kochasz. Safi? Normalnie, co za oszust. Udaje, że nie jest w ogóle zainteresowany, niuchając zapach mojego tyłka. Miałam dzisiaj ciężki dzień. Oto moje profesjonalne, przeciwdotykowe urządzenie. Dzięki któremu możesz trzymać mikrofon, nie trzymając mikrofonu. Chciałam sobie grzywkę w końcu, bo już po prostu nie mogłam na nią patrzeć. O, jakby to światło trochę mnie zabija. Jest to światło z moich lamp fotograficznych, które mają zastępować a światło słoneczne oraz lampy, wiecie, te do fototerapii, to jest drogi interes. Znalazłam info, że wystarczy jebutna żarówka, więc o, więc sprawiłam sobie jebutną żarówkę. I czy widzę efekty? Nie. Ale dlaczego? Safi, co ty wpierdzielasz? Safi. Zostaw to. Nie widzę efektów dlatego, że nie jestem w ogóle systematyczna, jeżeli chodzi o doświetlanie się tym, bo teoretycznie trzeba się doświetlać codziennie, o stałej porze, a ja tego nie robię. Coś miałam mówić, nie wiem. Ogółem miałam ciężki dzień, to już mówiłam. A tak, pracuję w bibliotece. I dużo się dzieje, niekoniecznie fajnych rzeczy. Więc trochę się dzisiaj wymęczyłam. Ale myślę, że będzie spoko, jakby byle do piątku, a tak realnie byle do piątku, ponieważ jesteśmy w tym momencie na takiej dużej wystawie. Robimy wystawę, więc jest trochę tego latania. I po prostu czuję się wypompowana dzisiaj, dzisiejszym dniem, dlatego po prostu umyłam włosy. Jest to mój sukces. Zjem pomidorową i chyba zawinę się w koc, bo jest mi zimno i po prostu wiecie, jakby ja już czuję somatycznie, że coś jest nie tak i po prostu mój organizm wysyła mi alerty i jest mi po prostu tak mega zimno i jeszcze chwila, a się przeziębię i się przechoruję ze względu na przeciążenie systemu, a przecież dopiero co byłam chora, więc muszę trochę o siebie dzisiaj zadbać i w tym tygodniu na szczęście na weekend jadę na imprezę. I nie mogę się doczekać, będą kluski śląskie. No. Myślałam, że zrobię asymerysymerysymy mruczanka Safi, ale przystała. O. No zamrucz. Halo. No zobaczymy, co to wyjdzie. Trochę się przeceniłam, trochę przeceniłam mój czas, jakby realnie próbuję wciąż znaleźć jakiś balans, ale praca w tym momencie pochłania mi masę czasu, bo po niej jestem po prostu zmęczona. I ogółem masę czasu właśnie ostatnio spędzam na niebyciu niż byciu, ponieważ jestem zmęczona
i nie mam na nic siły, więc staram się, więc w zasadzie śpię, idę do pracy, śpię, idę do pracy. I tutaj robię już jakieś rzeczy takie w stronę tego zrównoważenia, ale właśnie przez to, że ja też nie mam czasu i mam takie godziny pracy, te 3 dni, 12-20, a natomiast te pierwsze dni tygodnia mam, pierwsze 2 dni tygodnia mam, wybaczcie, jestem zblazowana. No, normalne godziny, natomiast Zosia w te 2 dni ma intensywny czas, bo ona wtedy wykłada od rana do wieczora. I w środę to wszystko po prostu ma wielką regenerację, więc ciężko nam w tym momencie dograć się z nagrywkami. A jak wróciłyśmy po nieobecności spowodowanej moim ślubem, to ja powiedziałam Zosi, że wolałabym nie nagrywać materiałów w przód, ponieważ wtedy czuję się trochę zdystansowana od siebie, gdy materiał wychodzi, który nagrywałam miesiąc temu i po prostu czuję się trochę tak, że nie czuję się realnie w tym wszystkim i nie mam tej ekscytacji kontaktu z wami na bieżąco, bo ja już to przeżyłam dawno temu i to jest dla mnie historia. No i więc stwierdziłyśmy, że będziemy nagrywać z tygodnia na tydzień. No i okazało się, że nie mamy czasu na życie i próbujemy to jakoś załatać, więc teraz chcieliśmy nagrywać dzisiaj rano, ale byłyśmy po tym wczorajszym dniu mega zmęczone, a więc przełożyłyśmy nagrywki na jutro, ale z kolei ja nie jestem w stanie psychicznie ogarnąć tych nagrywek jutro. I nie wiem, czy nam się uda, może w piątek, bo na weekend no, jest impreza, więc nie mamy tej możliwości. Po prostu te dni gdzieś uciekają i próbujemy gdzieś wepchnąć te nagrywki, połączyć to właśnie z naszymi pracami, z jakimś takim życiem prywatnym, z kinem, bo jesteśmy kinomaniaczkami, aczkolwiek ostatnio nie chodzimy często, więc jednocześnie jakieś wspólne seriale, czytanie, ja nie mam nawet czasu czytać. I to znaczy, ja mam czas, ale po prostu nie jestem w stanie go wypełnić tak, jakbym chciała, ponieważ moja kondycja psychiczna w tym momencie i fizyczna w tym momencie mi na to nie pozwala. I trochę nad tym ubolewam i powoli to zmieniam, bo też nie chcę się karać za to, że nie mam siły, bo nie widziałam słońca od 4 tygodni realnie. I po prostu stąd ten znowu brak tych naszych wspólnych nagrywek. Natomiast daily, Boże, gadam już 10 minut. Natomiast daily było pomysłem spontanicznym, to znaczy tak pi razy drzwi. Ja mam nadzieję tylko, że to się wszystko nagrywa w miarę sensownie na tym mikrofonie, ponieważ realnie nie mam kontroli nad tym mikrofonem. A jednocześnie wiem, że jakbym mówiła do telefonu tak normalnie teraz, to byście mnie w ogóle nie słyszeli. Wracając, to daily po prostu chodziło za mną od wielu, wielu miesięcy, ale za każdym razem coś mnie powstrzymywało, a teraz pomyślałam o tym jako o projekcie zamkniętym, no właśnie, bo nie ma powodu, bo wtedy powód był, Zosia wyjechała, no, więc znalazłam ten powód w stylu kalendarz adwentowy, dlatego to zrobiłam. I no nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi, bo staram się też nie katować tym, że mam nieciekawe życie, nie jestem ciekawą osobą, nie mam dobrego sprzętu. Miasto jest teraz w najgorszym możliwym wizualnym momencie, ponieważ nie ma roślinności, pada deszcz, niebo jest szare, wszystko jest szare, więc po prostu ten chciałam dać wam daily magiczne, a wyszło jak zwykle, ale staram się nie poddawać i nie zniechęcać, no bo to jest dopiero początek. Więc tak, więc jeżeli chodzi o takie po prostu ogłoszenia duszpasterskie, że tak to nazwę z racji tego, że jesteśmy w adwencie, to tak, to było dlaczego daily, co z nagrywkami, pracuję w bibliotece i czy coś jeszcze było? Chyba już nie. Widzicie tam, widzicie? Nie, Filemon jest... Chociaż chyba go tutaj delikatnie widać w lustrze. On sobie tutaj leży na moich ubraniach, które wyciągnęłam rano w poszukiwaniu komfort koszulki. I tak już je zostawiłam. Zamknęłam tylko szafę. Tak, bo potrzebna mi była komfort koszulka. Ostatnio patrząc na siebie, w sensie nawet nie, że na mnie, tylko na wersję wizualną mnie, czyli na mój ubiór, jestem tak zniechęcona. Wyglądam tak basicowo, ale jednocześnie tak kompletnie niemodnie w
w tym basicu, że po prostu te moje outfity są nieprzemyślane, bo wyciągam pierwsze lepsze rzeczy z szafy, ponieważ w ogóle nie mam do tego głowy, a jednocześnie po prostu myślę o tym, że chciałabym też ubierać się tak jakoś fajnie i że nie mam nic w szafie na chwilę obecną, co by było fajne i mam ochotę wszystko wywalić, ale wiem, że jak wszystko wywalę, to za pół roku nagle mi się zechce ubrań, które wywaliłam. Bo już tak wielokrotnie miałam. I teraz na przykład żałuję, że wywaliłam swoją szafę tak z pół roku do roku wstecz. Wszystkie moje koszule, wariacje koszulowe, wszystkie moje kolorowe rzeczy. Bo teraz moja szafa jest pełna beżu, czerni. I jakoś tak... I to wszystko jednocześnie nie gra ze sobą. I po prostu nie mogę sama z siebie. Zdechłam sobie na momencik i jest już po północy i nie przeczytam dzisiaj niestety kolejnej części kalendarza. Zostawię ją sobie na jutro rano, ponieważ nie mogę się skupić na literkach. I odkryłam, że pierwszy poziom szumu, wyszumiania chyba jest najlepszy w tym mikrofonie, aczkolwiek gdy jest już tak, to ja staję się dla tego mikrofonu szumem. Dlatego powinnam prowadzić moją audycję w taki sposób. No cóż, może spróbuję chociaż tak, żeby było widać moją buzię, bo tak to wygląda trochę, jakby się nic nie działo, ponieważ moja mimika twarzy jest nienaruszalna. Nieruszalna. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę tryb bez odszumiania, czy ten szum jest na tyle duży, że powoduje irytację i czy może da się go odszumić gdzieś zewnętrznie, bo chyba jednak wolę to szum niż efekt akwarium za każdym razem, jak zapomnę, że powinnam praktycznie mówić do mikrofonu i postawię go sobie na przykład tutaj i będę mówić. I co wtedy? Robi się akwarium. Pewnie tego nie zauważycie, ale w tej kupce ubrań chowa się kotek. Jest bardzo, bardzo schowany i prawie go nie widać, ale on naprawdę tutaj jest.